Na świąteczny okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku Brudnica rozbłysła świetlną dekoracją, która z roku na rok jest coraz bardziej ubogacana. W tym roku pojawił się m.in. świecący tunel zbudowany przez pracowników miejscowego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej zakupiło dwie kolumny świetlne. Większość elementów zakupionych przez miasto jest nadal wykorzystywanych. Są to anioły, choinka, drzewko, Mikołaj oraz księżyc umieszczony na ratuszu. I nowym elementem jest również ogromny tunel, który pracownicy wykonali we własnym zakresie. No, pomysł narodził się już w zeszłym roku, no trochę to jest jednak przygotowań, żeby taki tunel wykonać, więc powstał projekt, opracowanie całe, no jakoś się udało go złożyć. No wiadomo, że trzeba zakupić lampki, cały materiał, trwało to 2 miesiące. Udało się. Dekoracje tworzą świąteczny nastrój. Mam nadzieję, że podobają się mieszkańcom. Tak często spacerują, fotografują, także no, mam nadzieję, że są zadowoleni z tych nowych elementów. Pomimo obostrzeń pandemicznych nie zabrakło w Brudnicy także koncertów świątecznych, z tą różnicą jednak, że nie odbyły się z publicznością, a poprzez internet. Taki koncert zorganizował m.in. brudnicki zespół szantowy Do Dna. W tym roku wyjątkowo trochę to inaczej się odbyło. Co roku impreza odbywała się w Brudnicy. Myślę, że wpisała się na stałe w kalendarz brudnickich imprez i dlatego takie spotkanie z publicznością nie było w tym roku możliwe. I postanowiliśmy troszeczkę w innej formie, czyli za pośrednictwem telewizji i mediów, w inny sposób po prostu zorganizować ten koncert. Zawirował świat jak płatki. Śniegu na dworze, stare wspomnienia odżyły znów. Niewiele nam to jednak pomoże. Zawirował świat jak płatki śniegu na dworze. Stare wspomnienia odżyły znów. Niewiele nam to jednak pomoże. Skład zespołu, 4 osoby, Witold Gutmański, gitara, Włodek Lewandowski, perkusja i perkusjonalia, gitara basowa Bartek Lewandowski i gitara i śpiew Marcin Wiłoś. Były to głównie piosenki świąteczne, można powiedzieć również i zimowe, i jeden utwór, który taki zawsze się pojawia gdzieś tam na koncertach, które gdzieś tam były do tej pory. Myślę, że było to warte, ponieważ no, wszyscy stęsknieni są normalnych już koncertów, powrotu do normalności. No, chcieliśmy, aby jak tradycyjnie odbywało się to co roku, żeby ta tradycja po prostu no, ciągłość zachowała, żeby była. Jak płatki śniegu na dworze, stare wspomnienia odżyły znów. I niewiele nam to jednak pomoże, Swój tradycyjny koncert pod nazwą Jednego Serca zagrała także młodzież ze wspólnoty Uczniowie Słowa działającej przy kościele farnym w Brudnicy. Nasze poprzednie koncerty miały charakter charytatywny. W tym roku jego cel jest nieco inny. Chcemy zanieść dobrą nowinę do tych, którym w te święta najtrudniej.
i razem z nimi jednym sercem wyśpiewać kolędy. Rok temu ten kościół był wypełniony po brzegi. Dzisiaj postanowiliśmy przyjść do waszych domów, by dać wam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bo przecież triumfy Króla Niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego. Zdalnie przeprowadzony został także po raz trzeci konkurs fotograficzny pod hasłem Moje Miasto, a w nim, organizowany przez Urząd Miejski w Brodnicy. W tym roku uczestnicy musieli się zmierzyć z tematem kolory miasta. Uczestnicy mogli wysłać maksymalnie 3 fotografie. Do konkursu wpłynęło łącznie 27 fotografii, z których jury wybrało 3 miejsca oraz 4 wyróżnienia. Swoją pracę, najpiękniejszą, mogli również wybrać internauci w głosowaniu internetowym na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu naszego miasta. Nagrody były bardzo atrakcyjne, ponieważ za pierwsze miejsce zwycięzca otrzymał 1000 zł brutto w postaci bonu. Za drugie miejsce laureat otrzymał 500 zł brutto, również w postaci bonu. Za trzecie 250 zł brutto, również w postaci bonu. Nagroda internauty również została wyróżniona bonem o wartości 250 zł brutto. Jury składające się z pracowników Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem brodnickiej fotograficzki Wiesławy Kopiczyńskiej zdecydowało przyznać pierwsze miejsce pracy Filipa Jankowskiego pod tytułem Droga, przedstawiającej brodnicką estakadę. Również to zdjęcie najbardziej spodobało się internautom. Nagrodzone zdjęcia znajdą się na pokonkursowej wystawie. Urząd zapowiedział również kolejną edycję konkursu w przyszłym roku. Można więc już wybrać się na spacer po Brodnicy i fotografować. Również drogą internetową odbył się wernisaż prac Zbigniewa Prusaka. Brodniczanin jest absolwentem Liceum Plastycznego w Gdyni i Polonistyki w Gdańsku. W galerii Brama Brodnickiego Muzeum zaprezentowane zostały jego rysunki miejscowych zabytków. Zacząłem chodzić do postełki, to już tam coś strugałem. Potem się fajnie wszystko potoczyło, pokochałem to i były i farby, i akwarele. Ale pozostałem jak najczęściej, to pozostawałem przy ołówku, bo to ja jestem brodniczaninem, to moje miasto. Bywają takie zabytki, które są po prostu wręcz sztandarami brodnickimi, na przykład ratusz, wieża krzyżacka. Lubię klasztorek na przykład rysować, ponieważ on coś takiego w sobie ma. Za każdym razem mnie to zaciekawia, chociaż to jest w gruncie rzeczy taka prosta barokowa budowla z taką dołączoną stodołą, która jednak dla mnie ma swój urok. I za każdym razem widzę jakiś tam inny szczegół, który mi się podoba. Do tego jeszcze dochodzą pory roku, oświetlenie dnia. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia tych prac Zbyszka na naszej stronie, na naszych stronach internetowych. Jednocześnie chciałem zapewnić, że i ta wystawa, i poprzednia wystawa, którą otwieraliśmy również w takich okolicznościach, wystawa poświęcona architekturze ulicy Paderewskiego, modernistycznym budynkom. Te wystawy będziemy trzymać tak długo, aż skończy się lockdown, ponieważ warte są tego, żeby je zobaczyć niejako na żywo.